Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj kolejna wersja milionerów, której jeszcze nie omówiłem. A dzisiaj przyszła pora na Serbię. No właściwie to sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o kraj nadawania, ale po kolei. Wersja ta nazywa się Żelite, Lida Postanete Milioner. I była emitowana w latach 2002-2011 na różnych kanałach telewizyjnych. W latach 2002-2006 była emitowana na antenie nieistniejącej stacji telewizyjnej już dzisiaj BKTV, która również emitowała serbskie najsłabsze ogniwo. W latach 2007-2009 na antenie B92, co możecie zobaczyć na tej grafice, której mamy logo. Natomiast od roku 2010 była emitowana na kanale Nacjonalna. I właśnie ogólnie była emitowana w latach 2002-2011. I przez te wszystkie lata prowadzącym był Iwan Zejlikowicz. Wersja ta używała czterech kół ratunkowych. Pół na pół, telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności, czyli ten starter pack. A od 2007 roku, po wygraniu pierwszej kwoty gwarantowanej, dochodziło czwarte koło ratunkowe, czyli zamiana pytania, które w 2010 roku zostało zmienione na inne koło ratunkowe, które nazywało się w oryginale Glas Naroda. Glas Naroda, to chodziło o to, że zawodnik prosił trzy osoby z publiczności o podpowiedź. No i one mu podpowiadały, dobrze albo źle, zależy. No i cóż, jeśli chodzi o kraj nadawania, to trochę się pozmieniało w międzyczasie. Po pierwsze, kiedy ten program się zaczynał, to wtedy istniała jeszcze Federacyjna Republika Jugosławii. Jugosławia. Potem w roku 2003 została przemianowana na Serbię i Czarnogórę, a w roku 2006 odłączyła się Czarnogóra i została tylko Serbia. I od aż do 2011 roku krajem nadawania była tylko i wyłącznie Serbia. Ale program był również oglądany w Czarnogórze, mimo odłączenia się, a także w Bośni i Hercegowinie, która nie ma własnej wersji milionerów, podobnie jak z najsłabszym ogniwem. Co jeszcze należy powiedzieć? No i jeśli chodzi o drabinkę, to serbska wersja milionerów używała w sumie dwóch drabinek. Pierwsza drabinka to były lata 2002-2007 i tutaj mamy takie kwoty jak 300, 600, 900, 1500 denarów, serbskich denarów. Pierwszy próg gwarantowany 3000 denarów, potem 6, 12, 24, 48 tysięcy, 96 tysięcy denarów serbskich, to był drugi próg gwarantowany, potem 192 tysiące, 375 tysięcy, 750 tysięcy, 1,5 miliona i pierwszą główną nagrodą było 3 miliony serbskich denarów. Tak wyglądała pierwsza drabinka serbskich milionerów z lat 2002-2007. Natomiast po reformie w roku 2007 i tak aż do roku 2011 drabinka wyglądała tak. Zrezygnowano z tych innowatorskich kwot typu 96 tysięcy i 192 tysiące i wprowadzono takie bardziej milsze dla oka, czyli 500, 1000, 1500, 2500. Pierwszy próg gwarantowany podwyższono do 5000 denarów, po nim wchodziło czwarte koło ratunkowe. Potem było 10, 20, 40, 80 tysięcy i 150 tysięcy denarów, z 96 tysięcy drugi próg gwarantowany podniesiono, potem 300 tysięcy, 600 tysięcy, 1 250 tysięcy, 2,5 miliona i nagroda główna wzrosła do 5 milionów serbskich denarów. I w tej wersji padły dwie nagrody, najwyższe nagrody w historii serbskiej wersji tego programu. Mianowicie były to 2,5 miliona denarów. Głównej nagrody, czyli 5 milionów, nigdy nikt nie wygrał. Dwa razy 2,5 miliona wygrano. Pierwszy to była para celebrytów z odcinka specjalnego, a drugim zdobywcą tej nagrody była Sasza Tomić. Należy jeszcze powiedzieć, że serbska wersja milionerów używała grafik bardzo podobnych do wersji włoskiej. Do wersji włoskiej, które były używane do roku 2007. Tak to wyglądało w praktyce. I to wszystko, jeśli chodzi o serbskich milionerów. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!